Witam serdecznie. Partia korespondencyjna, mająca już trochę grana 24 lata temu, grana przez zużyciem poczty elektronicznej, tak się kiedyś grywało w 2000 roku, w tym roku skończyłem. Moim przeciwnikiem Żywko Bałow, Bułgar z Bułgarii. Grałem z nim kilka partii. Bardzo dobrze mi się z nim grało. Uczciwy, sympatyczny zawodnik. A tutaj proszę, co się wydarzyło? No, E4 nie. To dobre posunięcie, Bronsztajn zaleca. Syniona. D4, skoczek F6. C4, E6. Skoczek C3. Nie boimy się obrony Niemcowicza. Przypominam, że w zakładce Teoria debiutów, czy zakładce Obrona Niemcowicza, wyłożyłem i w czasie transmisji na żywo i tu uporządkowałem, jak grać obronę Niemcowicza czarnymi. Pełny, kompletny debiut grywał Anatol Karpow z dużym powodzeniem, nie tylko on. Grywał Kasparow rzadko. Goniec B4, to jest obrona Juliusza Ursusa Niemcewicza, taki szachista z Rygi. Potem mieszkał w Danii, napisał doskonały podręcznik Mój system. 100 lat temu go napisał, ja ten uczestniczę na podstawie tego podręcznika w tej chwili w grupie przez Skype'a, takie niskobudżetowe, tanie zajęcia grupowe, godzinę uczę strategii, godzinę uczę taktyki. No dobra, lecimy dalej. Hetman C2, o taki wariant, niektórzy nazywają to wariantem Alochina, ale Alochin mało ma w teorii szachów, zasłużył na dużo, dużo więcej, tak jakoś nie dbał o to, żeby swoje imię Niemcowicz bardzo dbał. D5, najlepsza odpowiedź. Tu ma zbić i po wybiciu powstaje moja ulubiona struktura karsbacka. Struktura karsbacka powstaje. Jak to dalej grać? Czas start. A tu opowiem taką historyjkę, jak Korczno przez wiele lat kłócił się z Petrosjanem i nagle stało się coś takiego, że Tygrys Pietrosjan, to piękny Tygrys, syn lwa, nie, syn, przepraszam, syn, Petrosjan był synem Wartana. Tigran Wartanowicz zaprosił Wiktora, syna lwa Korcznoja, Wiktora Lwowicza, na posiłek regeneracyjny, zwany po francusku lunchem, czym Korcznoj był bardzo, bardzo zdziwiony, jednakże nie odmówił, a jako człowiek wyjątkowo podejrzliwy, oczekał tu jakiegoś łodzi podwodnej, czy jakichś takich min zastawionych na niego, że Petrosjan może ktoś mu krzywdę zrobić, może go otruć, nie wiadomo. No, stół uginał się od potraw, ale Korczno, a Korczno, mimo że chociaż z głodu umierał, był bardzo głodny, to nie rzucił się na jedzenie, a jadł tylko to, co najpierw Petrosjan spróbował. Taki był czujny. Poczekał, aż Petrosjan zje i dopiero potem sam spróbował. No, goniec G5. Goniec G5, H6. Można zroszować. H6 jest dobry ruch. I tutaj bardzo dobrym jest odejście. Bardzo dobre jest odejście. To są trzy możliwości. Można odejść. To są ruchy równorzędne. Można zbić. Ja zbiłem. No, trzeba odbić hetmanem. Nikt nie odbije pionem, chyba że komputer mu pokaże, ale komputer to tak o. Hop. I tu pion jest broniony. Postanowiłem zabrać moją parę gońców. No to zabieram. Hop. No i Żywko zbił. Tu nie wiadomo, czym bić. Większość bije hetmanem, co przewagi nie daje. Bicie pionem uważane jest za słabsze. Po biciu hetmanem czarny może zroszować. Może zagrać C6, E3. No i tak sobie gramy. Ja tu mam B4, B5. On tu będzie atakował króla. Ale
Człowiek ma swoje przyzwyczajenie, bije pionem do centrum, mam w centrum jednego piona więcej. W tym momencie struktura karosbacka znika. Struktura karosbacka znika. I teraz czarny miał dobry ruch. Goniec F5 na mojego hetmana. Po goniec F5. No, gdzie byście, kochani, odeszli? Można na B3. Można na A2, można na D1. Czarny ma bardzo dobrą grę. Po roszadzie też ma bardzo dobrą grę. No i trzeba zagrać spokojne O. Spokojne O. No i na goniec F5 wymieniamy gońce. Co teraz powinien zagrać czarny? Kombinujemy czarnymi. Czas start. Jak kombinować? To kombinować. Pozwalają kombinować. Myśli, myśli, myśli. Czas się skończył. I zagrał pozornie doskonałe posunięcie hetman D3, napadając tu i tu. Napad na dwóch. No niestety, należało zbić na D3. Hetman D3 kończyć rozwój i z dobrą grą. Skoczek E2, C6. Ja bym po roszadzie analizował plan Botwinnika, czyli F3 i E4. Tak bym realizował. Przeciwnik zagrał hetman G6, co na owe czasy była nowinka. Obracamy szachownicę. Wracamy do naszych baranów. Kombinujemy białymi. Kombinujemy białymi, czas start. Monitor mi się wyłączył. Co to za złośliwość rzeczy martwych? Czas minął i co robimy? No bijemy. Bijemy. Bierzemy figurę. Hetman bije G2. I kombinujemy dalej. Kombinujemy dalej. Czas start. Kombinujemy dalej. Kombinujemy, myślimy intensywnie.
Czas się skończył. Proszę, co za niespodzianka. Roszada. Roszada. No i przeciwnik stracił gońca. Wieżę musi wziąć. Trzeba bronić. Zamykamy mu ucieczkę. F3 zamyka ucieczkę. I F4 zamyka ucieczkę. Nie wiadomo, które lepsze. Goniec H7 też wygrywa, ale to jest bez sensu. F3 zamyka ucieczkę. I F4 zamyka ucieczkę. F3 podobno nawet ciut silniejsze, ale po F4 nagle się okazuje, że hetman się nie mieści. G6. Kombinujemy jeszcze raz, jak kaczoreczek. Taki żywy kaczoreczek na żywo. Oczywiście wygrywa hetman F2, ale jako człowiek pazerny, goniec G6 też wygrywa. Goniec G6 też wygrywa. Nie można bić tego na G6. I skoczek F3 nie można bić, bo wieża przychodzi z matem. Ale goniec D3 jest dobre, bo nie chciałem oddać gońca. Skoczek C6 i teraz ostatnia kombinacja. I ostatnia kombinacja. Hetman F2. Grozi wyjście konikiem, nie ma jak bronić. Znaczy przeciwnik zagrał C5 i po hetman F2 C4. To oczywiście znowu można wyjść, ale po co gramy gońcem na C2? Zawsze zdążymy. Skoczek C6, skoczek F3 i hetman złapany. Złowiony, upolowany, jak to woli. I czarne poddały się. No, ratunku nie ma. Hetman i goniec wygrają z dwiema wieżami, tym bardziej, że tu grozi atak na króla. Dziękuję za uwagę.